Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Cure Lab i aktywna piana o zapachu czekolady. Ja już na swoim kanale, jeżeli chodzi o pianę neutralną od Cure Laba, publikowałem i tam zapach jakoś mnie nie powalił. I były komentarze właśnie, kurczę, pod filmem i na Facebooku, że zapach czekoladowy jest niesamowity, więc co? Niucham! No i rzeczywiście, czekolada. I to bardzo przyjemna taka, no, czekolada, naprawdę zapach zajebisty. No to co, jedziemy. Rozcieńczenie z tego, co wyczytałem, od 1 do 10 do 1 do 15. Zrobimy 1 do 10. Dlaczego tam, kurde, no, dlaczego tam ta jakoś tak dziwnie pachniała właśnie? Zobaczymy, jak po rozcieńczeniu. Możliwe, że to jest, kurczę, wiesz, to samo. Z tym, że po rozcieńczeniu ona traci te swoje takie właściwości zapachowe. Przyjemne właściwości zapachowe. Zaraz będę wszystko wiedział. Bo zapach z butli rzeczywiście jest super. Ja tam, kurczę, muszę poszukać tej butelki. Bo możliwe, że... Bo to dostałem chyba od widza. I tutaj Cure Lab się zrehabilitował, bo kiedyś wysłali mi jakiś produkt. Coś mi wysłali, jakąś paczkę. Że tam było tak malutko tego, dwa produkty i ludzie im tak trochę pocisnęli. Słuchajcie, ja się nigdy nie cisnę na chemię za darmo i jeżeli firma chce wysłać jeden produkt, to niech wysyła jeden. Jeżeli chce wysłać wszystko, co ma w asortymencie, niech wysyła wszystko. Nie mam parcia, żadnego. Rozcieńczyłem, niucham. No i tu już się zgubił ten zapach czekolady. Można powiedzieć, że taki się zrobił bardzo delikatny. No właśnie. No nic, słuchaj. Sprawdzimy pH, ale no na pewno będzie neutralna. Zaznaczę dwa miejsca, bo tutaj się nic nie wydarzy innego niż to, co było pewnie przy tamtej pianie. Tak, dla zasady maznę, żeby nie było. Pyk. I rzeczywiście, no kurczę, zapach z butelki jako koncentratu jest obłędny. Lecimy. Zobaczmy. Słuchaj, nie masz pojęcia. Sorry, że to powiem, jak mnie wkurwia ten wąż od Kerchera. Ten nowszy to jest po prostu taka kurwa tragedia. To jest taki dramat. On mi już popękał. Odradzam zakupu Kerchera. Następny na pewno nie będzie Kercher. Sprzęt jako ok, ale węże i odsprzęt, kurwa, te nowsze to są tragedia. Ale budyń, kurde, masakra. Ale wieje. O tak. I teraz, słuchaj, nie wiem, co jest grane. Tutaj rzeczywiście czuję tą czekoladę. Nie wiem, o co chodzi. Kolejna rzecz, której zapomniałem. Włączyć stoper. Trudno. Nie, no jest za gęsto. O ja. No jest za gęsto. I tak, teraz tak. Tutaj wieje. W moją stronę. No i czuję. Tak, jest ten zapach czekolady. No jest. On jest taki trochę oszukany, jak się rozpuści. Nie jest to taka typowa czekoladka. Ale jak na pianę, jest nietypowo, jeżeli chodzi o zapach. Bardzo nietypowo. Dobra, wytrzaskam wszystko. Zobacz, no to wąż jest, no po prostu to jest tragedia. To jest, kurwa, dramat. Na lato to jest po prostu poezja z tą pianą. Zapach na pewno będzie przyjemniejszy u mnie 5 stopni.
Więc wiesz, no szału nie ma, że tak powiem. Różnice pomiędzy tamtą a tą, no żadne tak naprawdę. Tylko ten zapach właśnie. Co jest grane, że ja tam nie czuję zapachu. No dobra. Już wiesz, no już tutaj to myślę, że za 2 minuty na pewno minęły. Ale zimno. 4 stopnie chyba. Dobra. O, i spadło. To lubię. Przy tych pianownicach góra jest ciężka. Sprawdzimy sobie pH, żeby nie było. Tak, liznę tylko tak odrobinkę. Powiedzmy, że tu umoczy. Tu się nic nie zmienia. Co my tu mamy, słuchaj? No, 6, jak nic. Ciemny, tak, 6. Ewidentnie, nie 5, nie 7, 6. 6. No jest ciężka, szybko spłynie, to już nawet widać, nie? No zobacz, spływa za ciężko. 1 do 20. Ale brud, zobacz, jak z felgi ładnie zebrało. Spójrz, widzisz to? Ciągnie pięknie. Fajna, no fajna piana. Do tego zapach... No teraz czuję, no czuję ten czekoladowy, ale fajniejszy z butli, bo jest słodszy. Tutaj po rozcieńczeniu 1 do 20 to czuję, że w ogóle nie będzie czuć. No tak, zajebiście. Fajnie, naprawdę fajnie. No dobra, to co, puczemy, nie? Tego gamonia. Zobacz, jak płatami się place robią, za ciężka. Zobaczymy, jak to zebrało. I lecimy. Już takie widzę tam prześwity na maksa. Teraz widzę, że zaczyna przysychać, to co robimy? Dodajemy jej wody. A 1 do 10 to w ogóle szkoda się pchać. No ładnie pachnie, ładnie. Pomimo tego, że jest gęsta, całkiem nieźle się wypukuje, słuchaj. Dobra, słuchaj, bo to chwilę potrwa, bo jest gęścioch. Słyszymy się, jak już wszystko wypłucze. Okej, trochę to trwało. Wypłukanie jednak no, nie jest takie proste, tak gęstej piany. Znaczy proste, no trwa to troszeczkę. Jak widzisz, jeszcze się zbiera. No właśnie, to jest minus piany, jeżeli chodzi w porównaniu do oprysków, chociaż niektóre opryski piany też lubią się spieniać, jeżeli wypłukujemy je, nawet jeżeli zrobimy oprysk. Najpierw puchną. No i nic się nie zmieniło, tak jak no, neutralna pianka. No. Tutaj zabezpieczenie, jakiś kudeczek leży, więc no, szału nie ma, ale za to na felgach siedzą świeże powłoki i tutaj praktycznie idealnie. Zobacz, a one były naprawdę brudne. Tył tak samo, jeżdżone dosyć długo. No, nalot tylko został. Ten grubszy syf zebrany. Zaraz, czekaj, gdzie tu przeciągnę? Tu. O! Widzisz? Tutaj widać. O, grubasy zostały. Został tylko, przepraszam, taki nalocik. Także, no, wiadomo, wszystko w zależności od zabezpieczeń. No dobrze, słuchaj. Myślę, że temat tej piany jest zamknięty. Bardzo przyjemna piana. Neutralna. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten zapach, no... 1 do 10 rzeczywiście coś tam czuć, ale to nie jest tak, że kurczę, cały czas czujesz go
tak jak z butli, no nie da się. Jakby on tak cały czas ta piana pachniała, to byłby obłęd. Tu niestety gubi się gdzieś, im większe rozcieńczenie, wiadomo, tym słabszy zapach, on się traci, ten chyba taki czekoladowy. I moim zdaniem szkoda pchać się 1 do 10, 1 do 20 przy mojej pianownicy, mojej wydajności pianownicy, 1 do 20 myślę, że będzie optymalne. No dobra, hej!